to trzeba? Nie brzmę przewaliła znowu. Co jest? Co jest w twoim pokoju? Spokój się! Przestań wrzeszczeć! Fiolka, Boże! Mama! Zabierz! Zabierz to! Dlaczego ty w swoim pokoju? Robalstwo! Przebrzydłe, najgorsze, brudne, śmierdzące! To trzeba wybić jakoś! To co ty robisz? Wybić jakoś! Jakoś. No weź go, kiesko, złap, to jest nietoperz! Złap go! Nie, nietoperz! Tak kreszone w tym domu! To jest nietoperz, one są pod ochroną! Weź dredziasa powstrzymaj! Nietoperze są pod ochroną! Fiolka, to trzeba wziąć, to jest nietoperz! To jest tylko nietoperz, to nikomu nic nie zrobi. Jak to się wpląduje we włosy? On poszedł po coś, żeby to zabić. No nie, on nie może tego zabić, on nietoperze są pod ochroną! Nietoperze, robalstwo same, brudne, najgorsze! Daj mi to, zabiję! Trzymaj, trzymaj. Przestań, pomóż mi wyłączyć. Dobra, wyłączę kamerę, czekaj. Już? Już uspokoiłeś się? Przestań, no, to cię puszczę. Najgorsze! Nienawidzę tego! Co ma rację? Trzeba się go pozbyć. Przecież nie zabijemy nietoperza. No nie zabijesz. Puść! Nie, nie, nie puść, nie puść! Nie, oddaję, oddaję, puszczam! Czy nie? Ja z nim na pewno tutaj nie usnę, macie go wziąć! Wyjdź stąd, macie go usunąć! To jest zwykły nietoperz! To jest zwykły nietoperz! Ale on się wpląduje we włosy, ma jakieś choroby, cokolwiek! To jest zabobon, że się wplątuje we włosy! Jaki zabobon! Nietoperze są pożyteczne, jak chcecie to mi dajcie je wszystkie do mojego pokoju, one zjadają 3000 komarów dziennie i nie będę miał... Dobrze, zaraz go weźmiemy! To się powoli robi chory! Boże, jeden nietoperz, no! Witam Państwa, bardzo serdecznie, jestem kamerzysta. No jak widzicie, zaatakował nas nietoperz. O, dobrze, dobrze, teraz dawaj, dobra. Dawaj, dawaj, dobrze. Normalny wyjdź. Ej, podaj jedno! Przestań. No ty jesteś nienormalna, Fiolka, nie będziecie tylko psikać. Drosem na komary, Boże. Jest wyrole. Weź mi pomóż, bo ją przepchać to jest problem. Dredziarz. W moim domu robalstwa? W naszym domu, dredziarz. No ale w naszym, właśnie w naszym. Właściwie to moim, no ale dobra, no nieważne. Przestań dyskutować jeszcze. Widziałeś, co się tu dzieje? Słuchaj. Pozwalasz na robalstwo obłudne? Co? Bo potwory są w tym domu. No dobra, no nieważne. Dobra, cicho tam bądź. Musimy tu opracować plan. Co to jest? Co? Gdzie? Dredziarz, przestań! No, ty Fiolka, stój! Ale proszę! Dredziarz! Już drugi w tym domu. Ty, ale to jest już drugi. O co tu chodzi? Jesteśmy nawiedzeni przez nietoperzy. To jest klątwa jakaś, ja to wiem, nawiedzony jest ten dom, ja to widzę. Dobra, oni są niepoważni, najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu zadzwonienie do specjalisty i zapytanie się, co w takiej sytuacji zrobić, bo rzeczywiście mamy problem. To już jest drugi nietoperz i no jest dziwnie, mega dziwnie. Dobrze, szukać. Ale tylko ich nie... szukamy, chodź! Zostaw! Nie! Fiolka, macie ich nawet nie ruszyć. Jeżeli ich ruszycie, to ja was zgłoszę, że zabiliście nietoperza i pójdziecie siedzieć. Ja cię zgłoszę. Za nieodpowiednie warunki na planie filmowym. Co za patologia? Cymbale, psychiatry. Tu się puknij! Okej, przedzwoniliśmy już do specjalisty i mamy informację, jak mamy pozbyć się tych nietoperzy. Nie możemy ich dotykać, bo mogą przenosić choroby. No i po prostu, jeżeli je dotkniemy, to mogą zostać zagryzione przez inne nietoperze, bo po prostu nie będą czuły zapachu, także nie możemy dotykać tych nietoperzy. Nietoperze są oczywiście pod ochroną, będziemy szukać jeszcze więcej nietoperzy. Także dzisiaj w poszukiwaniu nietoperza. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić 1 000 000 subskrypcji, a my cóż, już udajemy się w poszukiwaniu nietoperzy. Znajdziemy wszystkie, wytropimy wszystkie, mam nadzieję, że są jeszcze jakieś. No i co? I pozbędziemy się ich w domu dla naszego pozbędziemy i ich dobra. Się, pozbędziemy się. Ale wyblewie wszystkie. Ale to musimy wypuścić, dredziarz. Słucham? Wypuścić, a nie zabić. Tak. Dobra, tutaj raczej nie ma tych nietoperzy. Sprawdzam, tutaj to wszystko sprawdziłem. Co? Ty patrz, proszę nad głową centralnie, jak się przechodzi. Jezu Chryste, one są wszędzie. Dobra, mamy trzeciego nietoperza. To dredziarz do pokoju twojego teraz. Każdy pokój po kolei ma. Tu u ciebie jest? Ty, one mogą być w zasłonach. Że to niby chodziło tu jeszcze? W tym pokoju? Weź tam tą, a ja tą. Co? Widzicie? Nie ma, dobra, odsłon. Na pewno? Na pewno nie ma. Czyli tutaj rozumiem, że robalstwo nie dochodzi, tak? Do tego pomieszczenia. Zobaczmy w tych filankach. Ale dużo tych nietoperzy, o co chodzi w ogóle z tym? Patrz, jest, zobacz, firance. Faktycznie, możliwe to jest. To zostaw! Nie
Zostaw! Rusza się, to się rusza! Gdzie jest spray? Gdzie jest spray? Dobrze, Dredziarz, ty się uspokój, to są nietoperze. Ale one tu latają sobie, samowolkę urządzają. Samowolka. Jak my śpimy, samowolka. To one latają u nas koło twarzy. Chodź zobaczyć, chodź kamo. Silny Dredziarze. Ale masz coś na schowanie tych nietoperzy? Jakiś pojemniczek, sericzek, dupeczki? Uspokój się. Jak śpię, to one mi latają. A skąd o tym wiesz, że ci latają? No, a co mają tu robić w pokoju? No chyba muszą latać, tak? Tak, już go to pierwszego wielka zobaczyła. A co mają robić? Ale ten jest słodziutki. Też one są słodziutkie, te nietoperze. Nie udawaj. Weź słoiki, wywalamy. No jak słodziutkie się wbiły w ten. Ty głupku. Głupi jesteś. Dobrze, zejdźcie na dół. Ja się pozbędę tych nietoperzy z Mariuszem. Bo wy się nie nadajecie do niczego. Wy się nadajecie tylko do mordowania. I koniec! Słyszałeś? Jeden mądry. Czego cieszysz się? Jeden ciebie moment trzeba tak, o, tak, i koniec. Ciebie też, zaraz, tylko... Zaraz ciebie tak zrobimy. Wyjdźcie, ha, idźcie na dół. Zabawni jesteście. Ja stąd po prostu wychodzę, z tego domu wychodzę. Jestem nienormalny, bez przesady, no przecież to nie to też ja jest. Ja stąd wychodzę. Dobra, teraz tylko trzeba uważać, bo jeżeli wykonamy zły ruch, to już czytałem o tym i one się zaplączą we włosy, tam po włosach. Serio? No, i od razu po włosach jest, nie? Jeżeli się zaplączą. Jak? Normalnie do koszyczka je wrzucić, nie? No do koszyczka, no. I delikatnie trzeba, żeby nie zrobić mu krzywdy. Patrz, jakim jest malutki. Nie mam czegoś mniejszego, to będzie złe. Ja muszę go najpierw strącić. No to spróbuj ty, no. Nie chcę się od ten. To może tego na firance spróbujmy najpierw, co? Nie, 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 on już się od ten, tylko... Nie wiem, czy ręką go nie wziąć. Nie mogę, nie? Nie, nie możesz ręką, nie. Bo jak wezmę ręką, to czekaj, żeby mu krzywdy nie zrobić, nie? Ojejku, już bardziej delikatnie nie umiem. No chodź. Ale mordka rozdziawił. To jest malutki bardzo. No chodź malutki, złap się tu. Tu musisz się złapać, no złap się tu. No jest, wybudzam go teraz, nie? On no nie tak, wie, co się dzieje. Tak, tak. Ale on się łapie z powrotem. Ty mu odczepiasz, on się łapie z powrotem. Żeby nie odleciał, kurde. O. I chcę mu krzywdy zrobić, nie? Tego będzie najciężej się pozbyć, bo to jest... On jest... Taki materiał tutaj nawet jest, taki... Wiesz o co chodzi? No, ja rozumiem. Ja on... No już, cichutko malutki. Jak piszczy tak. O. Już prawie. Ale widzisz, jaki ma ryjek? No. Prawie puścił. No już, malutki. No chodź tu. No nie chcę ci krzywdy zrobić, chodź. Ale jak języczkiem ten? Języczek wyciągnął. On cię stresuje, no ale co mam zrobić? Nie mam jakichś tych, coś, żeby go złapać z dwóch stron i do koszyczka wrzucić, bo tak go będę męczyć, bo będę go cały czas przesuwać. Musiałbym go złapać z dwóch stron, rozumiesz? I pociągnąć. No, rozumiem. A nie ma tej drugiej podkładki takiej? No jest, tylko takie ta podkładka jest zbyt twarda, mogę mu krzywdę zrobić. Muszę mieć coś miększego. Weź poszukaj czegoś. Dobra, wzięliśmy pierwszego nietoperka po prostu przez ręcznik, tak jest najlogiczniej. Delikatnie po prostu go wziąłem, żeby nie miał też zapachu mojego na sobie. Nie pokazywać tutaj. No nie wiem, ale nie wyleci? To lepiej chodzi. Na zewnątrz. Dobra. Zejdź na dół, tak? Bo nie pokażemy ci tego nietoperza, zejdź na dół. Bo ty tu przylazłeś. No, chcę zobaczyć, jak zostaje usunięty z tego domu, tak? No i jest usunięty. No to ja chcę to zobaczyć, po prostu. Nie mogę? Nie. Czemu? Jesteś wrednym hamem, nie? Co wrednym hamem? Po prostu chcę widzieć, jak to znika tutaj z tego terenu. Wyjdź, po prostu wyjdź. Z tego terenu. Wyjdź stąd, tak? Wyjdź. A. My się pozbędziemy, obiecaliśmy, że się pozbędziemy, tak? Jak tam idzie? Ty też wyjdź. Stąd, też wyjdź. Dlaczego? Ja zostanie pozbywany. Bo jesteście hamami. Właśnie widzisz, zostanie pozbywany. Ale co, w moim pokoju będzie. Są czy nie ma? Nie będzie go już. Są czy nie ma? To nietoperek jest tu. No i tu trzeba... Fajny jest, nie? No śmieszny taki. Trzeba go położyć, nie? Tu. Sikał się. Ze strachu chyba przed tym głąbem. Zostawiliśmy nietoperka. W tym terrarium zrobiłem. I włożyłem kamienie, żeby koszyka nie zwiało. No i co, idziemy po następnego. Jesteś gotowy? Uważaj, bo to może spaść, nie? Czekaj, żebym właśnie nie spadł. Delikatnie, nie? Żeby mu krzywdy nie zrobić. Tak, tak, to jest za delikatnie. No jeszcze. Musisz go złapać delikatnie. Masz? Ten jakiś bardziej żwawy, co? Złapał się ręcznika, no. Ale piszczy, słyszysz? No słyszę. Chodź mi. Panie nietoperku. Niech pan się nie denerwuje, bo ratujemy panu życie. Na nie? No tak. Pan nietoperek. No fajnie, a to są takie myszki, nie? To są takie latające myszy, no. Oczka ma, one są ślepe ponoć, ale ma oczka takie małe. No ma takie małe oczka. Ten taki chyba samiec alfa, co? No chyba tak. Jakiś taki agresywny. Dobra, nietoperku. Ten do dredziarza. Ale ma oczko, nawet widać na kamerce, że ma oczko. Ma, no. Ma takie małe. Są takie, które widzą? No chyba są takie, ale to nie wiem, czy one nie są większe. Śmieszne. One w nocy odlecą dopiero, nie? No tak. Dlatego mają tutaj koszyczki, terrarium. Jak będzie im się chciało, to sobie odlecą. Bo one na polowanie lecą, nie w nocy? No tak, bo one muchy będą zbierały. O, chyba się szykuje do lotu. Poleciał. No i jeden już poleciał. Uwalniany. O Jezu.
Jak spadę ze schodów? Nie wiem, na takim krześle to ja bym się bał. A czego się nie robi? No już, cichutko. Ja wiem, no. No już. Na ramonku ręczniczku. O Jezu, teraz byleby nie spaść. O Jezu, chcę zastanowić się coś. Czekaj. Dobra, poczekaj, bo jak ja jeden będzie swój ruch, to lecę tam do tyłu. A tam jest przepaść. O nie. Dobra. Ten jeszcze nie odleciał. Patrz, napasz na tego. Ale on jest zarąbisty. To. Jak tym ryjkiem wymachuje, co? No. Czekaj, selfie z tym toperkiem. Ratujemy nietoperki. Ale on jest cudziutki i z bliska. I dryżasz chciał takie coś zabić? Nie, nie wiem jak on może. To jest taka myszka. No tak. Ale jak tym języczkiem. Jak ty czasami. No już, złaś. No już, nie denerwuj się. Tak? Złapiesz się? No już. Ciekawe, czy on ma takie ostre to. No tu dawaj. Te haczyki takie ma, nie? No tak, tak. No złaś. Ten to jakiś... Jest agresywny. No może po prostu nie może będziemy zostaw, tego ruszać. No, może zostaw w ręczniku i weźmiemy następny. No dobra, no to mogę wam pomóc. Naprawdę, już nie będę nic robił. To co się uśmiechasz? No chcę po prostu zdjąć maluszka ze ścianki. Wierzycie? No nie wiem w sumie. No dobra, daj mi, ja sięgnę. Jak coś zrobisz, drodziarz? To nie zrobię krzywdy. Delikatnie, drodziarz. Nie musisz go złapać delikatnie. Ale delikatnie. Bo ze mną zaufaliśmy, ja pierdzielę. Dobra, jak masz to na tym. Zostaw. To daj z ręcznikiem tego złe. Masz szczęście. Widzisz, jaki jestem uczynny? Widzisz, najpierw tak robactwo mówił, a teraz mu się spodobały. Jednak. Nie, że mi się spodobały, tylko chciałem wam pomóc. Po prostu, no. Nie chciałem źle wyjść na filmie, że jestem z wyrolem i wam pomogłem. No. Czyli tylko na filmie, chodzi ci tylko o to. Nie, tak? No fajne nietoperki. Tylko o to ci chodzi. Fajne nietoperki, no fajne. Dobra, idź ty, kurde. Beczek podszedł do niego. No właśnie widzę. Beczka, co? Może one się lubią, może to kumple są. Tak jak my. On chyba też myśli, że jest nietoperkiem. Zobacz, jak ułożył nóżki jak skrzydełka. Co, latająca świnia? No, skrzydlata. Ej, świniaku, lecisz? Halo, ma brudną buźkę. No, cały dzień szarżował po ogródku. Co nie żyje? Tu jest nietoperz? On nie żyje chyba, mi się wydaje. On spadł tam? No. Nie, no może żyje, może da się go ratować. Ale on dotykał go, nic się nie rusza w ogóle. Weź go dotknij. Nie żyje? No. Nie, ruszył głową. Ruszył głową? Żyje? Spojrzał się w twoją stronę. Ej, to może tego zostawimy, po prostu sam on wyjdzie, co? Nie ma takiej opcji! Wszystkie mają być wyplewione tutaj! O Jezu. No już mam. Chodź. Masz go? Dobra. Jeden już uciekł. Uciekł już? Patrz, dwa zostały tam. Przytuliły się. A już jest wieczór, to powinny zacząć uciekać. A one śpią jak zabite, nie? Bo one tu nie są do siebie przytulone. Mhm. O nie! O nie! O nie! Tak, uważaj na włosy! O! Jezu Chryste! Usiadł, bierz go, na spokojnie bierz go. On jest taki żywy jakiś za bardzo, ty jak on... Bo dopiero co usiadł, mi się tak wydaje. No tak, bo go nie było wcześniej. Może otworzymy to i jakoś go szturchniemy, żeby wyleciał, co? No dobra, spróbujmy. Fuck! Uważaj! Bierz go! Szybko. Nie trzeba. Dobra, mam go. Masz go? Gdzie on jest? Uważajcie na włosy, Karina, chowaj się, bo jak ty będziesz miał ja po całych włosach. Stary, to co teraz robimy? Co teraz, to musimy go złapać. Ale no, nie doskoczę, przecież do niego nie jestem Spidermanem jakimś, żeby go złapać. Nie, no takiego coś to się nie spodziewałem, nie? Tamten też latający był. Dlaczego wy tak robicie? Ja się do łazienki schować, dopóki się go nie poznaje. Ale co my robimy, to jest nasza wina, że tutaj są nietoperze? Tak, bo nie jakiś mamuj, przyjrzanie, więc co wy możecie zrobić? No ale co ja mam zrobić, no co, no? Lata to lata, tak? Po fachowca, tak? Choróbstwo po całym domu jest rozniesiane, w tym momencie rozsiewane jak na zbożu, pole, wszystko rozsiewane jest. Dobra, trzeba będzie złapać tego nietoperka, na spokojnie go złapiemy, jak tylko musi przestać latać, bo cały czas lata. Jak przestanie tylko latać, to go łapiemy i cóż, no wypuścimy go. Dobra, gaście wszystkie światła, na spokojnie se wtedy wyleci. O, już prawie wyleciał. No. Gdzie on jest, Wiolka? O Boże, uważaj, Wiolka, na włosy! Uważaj na włosy, Wiolka! O Jezu! Gdzie on jest? Otworzyłaś? Dawaj, szybko, Mariusz! Szybko! Nie! Za szybę się złapał, próbował na szybie wylądować, ale nie wylądował na szybie. Szybko, łap go! Delikatnie. Tak, delikatnie. Masz? I co, można się w normalny sposób pozbyć?
A ciebie mam się w normalny sposób pozbyć? Nie denerwuj mnie, tak? To jest ostatni, nie? Tak, to jest ostatni, no. Ja nie wiem. Nie wiem, czy ostatni, bo w tych wentylacjach mogą być pochowane, nie? Widzisz, wyrzuciłaś się nietoperki, to komary się porobiły. Znaczy no, akcja ratunkowa pod tytułem uratuj nietoperki uważam za... Nie uratuj nietoperki, tylko wywal nietoperki. Nie, my ratowaliśmy nietoperki. Nie, wywalaliśmy je, a nie ja ratowałem nietoperki. W jaki sposób je uratowałeś? To w taki sposób, że je wyrzuciłem stąd. Im było tu dobrze, co ty myślisz, że im to było tu źle? No oczywiście, że tak. Że im było tu źle? Bo by pozdychały tutaj. Nic by nie pozdychały. No Mariusz, zdechłyby tu, nie? No raczej, no przecież tutaj jest za gorąco dla mnie. Tak, a jakoś dobrze im się żyło, latało i wszystko było dobrze. One się tu urodziły, w gnieździe. Gdzie się tu? W domu się urodziły. Tak, najprawdopodobniej w wentylacji. Ty przyszedłeś do ich domu. Aha, w domu się urodziły. Tak, w wentylacji. Gdzieś się urodziły i wyleciały na zewnątrz. Ty jesteś chory na głowę jakiś. Nie, ja nie jestem chory. Taka jest prawda, dredziarz. Czyli co, jak pójdę do pokoju, to mam się obawiać, czy w wentylacji jest nietoperz, tak? No tak. Bo mogły się tu urodzić. Urodziły się tu, dredziarz. Czego ty nie rozumiesz? Nienawidzę was. Co to w ogóle ma być? Dopuszczacie do takich Dobra, sytuacji? Dobra, zamknij się. Chcę skończyć film. No cóż, akcję ratunkową pod tytułem Uratuj nietoperki uważam za zakończoną sukcesem, także wszystkie... Tak, wszystkie nietoperki... Nie będę wchodzić do wentylacji. Jeżeli się jakieś jeszcze nietoperki pojawią, no to je po prostu uwolnimy i uratujemy. Ale na razie uratowaliśmy tyle, ile się dało nietoperków. Tamte już odleciały, chyba zostały dwa tylko. Także cóż, zaraz wyruszą na łowy, bo zaczyna się robić ciemno. Uratowaliśmy nietoperki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zdążyliśmy nic innego nagrać, bo przez cały dzień tak naprawdę szukaliśmy nietoperków. Ale jakoś to zrekompensowaliśmy takim, a nie innym odcinkiem. Także cóż, no do zobaczenia państwu. Widzimy się już jutro.